Marzena Urban-Żelazowska, wójt gminy Sadowie, oddaje swój fotel wraz z obowiązkami. Dokładnie tak, w ramach licytacji jest fotel wójta, czyli jeden dzień sprawowania urzędu wójta gminy Sadowie dla osoby, która wylicytuje ten fund w naszej licytacji. Decyzja podjęta, zatem przyszedł czas na licytację, bo fotel wójta Sadowia będzie dostępny tylko przez jeden dzień. W ramach obowiązków będzie narada z pracownikami Urzędu Gminy Sadowie, jak również wizyta w jednostkach organizacyjnych gminy oraz sprawdzenie jakości dróg pod kątem utrzymania zimowego. Jeżeli ktoś chce poczuć się włodarzem, samorządowcem, a tym samym wesprzeć zbiórkę charytatywną w ramach akcji Zaangażowani dla Ani, musi odwiedzić grupę facebookową o nazwie Licytacja w ramach akcji Zaangażowani dla Ani. Zapraszam serdecznie, będzie na pewno bardzo ciekawie i bardzo miło. Można będzie się zapoznać z tym, jak wygląda urzędowanie na danym stanowisku, zadać pytania, też merytoryczne, na które z przyjemnością udzielę odpowiedzi. W grupie wystawionych zostało już blisko 140 gadżetów. Każdy może znaleźć coś dla siebie i pomóc 16-letniej Ani Jagiełło, która choruje na dysplazję wielonasadową stawów biodrowych i czeka ją kosztowna operacja.